Siema, siema, Taitori! Witajcie w pierwszym odcinku z Among Us na moim kanale. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej, bardzo ciekawej zmianie, którą mogą właśnie wprowadzić do gry. Oprócz tego pokażę też takich kilka innych rzeczy, ale zanim do tego przejdziemy, to prosimy was szybciutko o zostawienie łapki w górę, jak cieszycie się, że już spadł teraz śnieg i jest coraz bliżej do świąt. A jak się nie cieszycie, to też zostawcie. Oprócz tego subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, bo że zanim uda nam się wbić 50 tysięcy subskrypcji, byłoby naprawdę superancko. A jak chcecie, żebym przypiął wam serducho, to wystarczy, że w komentarzu napiszecie impostor. No i wtedy postaram się przypiąć każdemu. A ja nie przedłużam tego startu, no i lecimy! A więc często gracze w Amongu, gdy zostaną zabici przez impostora, to też sami chcieliby go zabić i się na nim zemścić. Niestety, no, możliwe jest to tylko przez głosowanie, a jak już dadniecie, no to w ogóle takiej możliwości nie macie. No i to zabijanie przez głosowanie nie jest też aż tak satysfakcjonujące. Dlatego właśnie powstał taki oto pomysł, spójrzcie. Tutaj wyszłaby taka jakby nowa postać podczas gry i byłby to detektyw. Jakby to działało? Już wam mówię. Detektyw mógłby tylko i wyłącznie polować na impostora. Resztę graczy po prostu nie miałby jak zabijać i byłby po prostu z nimi w teamie. A właśnie impostora mógłby bez problemu. Lecz impostor, no jego też oczywiście mógłby zabić. Po prostu byłaby to taka jedna osoba, która by też była detektywem i mogłaby zabijać impostora. No ale najlepiej by było, gdyby właśnie w grze było chociaż dwóch impostorów i wtedy ten detektyw miałby sens. No bo jak byłby jeden impostor, no to miałby dużo mniejsze szanse na zwycięstwo, co nie? No i oni oczywiście jakoś by się nie wyróżniali, też wyglądaliby jak zwykli gracze, no i też musieliby robić taski. Ale dodatkowo detektyw właśnie mógłby zabijać impostora. Moim zdaniem kozacki pomysł i na pewno dodałoby to dynamiki, no i rozkręciło rozgrywkę. Bo według mnie Among czasami jest zbyt nudny, ale to oczywiście nie zawsze, tylko momentami. I właśnie gdyby dodali coś takiego, no to ciągle byłoby to takie napięcie i byłaby dużo ciekawsza rozgrywka. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu, jestem ciekawy waszego zdania, a ja mam tutaj jeszcze coś takiego. Jest to propozycja nowego taska. Wyglądałoby to tak, że mielibyśmy ciemny ekran i światełko ultrafioletowe, które promieniuje. No i po prostu musielibyśmy znaleźć na tym ciemnym ekranie napisany kod i chwilę tym światłem właśnie na niego najechać. No i wtedy on by się wpisywał po prostu ten kodzik. I mielibyśmy wykonanego taska. No fajne to jest naprawdę, bo nie dość, że krótkie, to jeszcze spoko wygląda. I powiem wam szczerze, że mógłbym to mieć. Serio, mega przyjemnie to wyglądało. A w ogóle to przydałyby się jakieś nowe taski, żeby po prostu cały czas tą grę rozwijać. No i tutaj macie jeszcze przekozacką propozycję nowego skina, jakim byłby Amongowy SpongeBob. Zobaczcie, jak to mega wygląda, wow. Jest superowy, w dodatku na głowie ma Patryka rozgwiazdę, że co? Jeszcze koło niego pełzałby ślimak Gacuś. No śmiesznie to sobie ktoś wymyślił, ale pomyślcie, jaki byłby hype na tego skina, gdyby wbił do gry. No każdy chciałby na pewno nim zagrać. Ja też naprawdę chciałbym go zobaczyć w Among Us. No i to w sumie takie wszystkie informacje, co miałem wam do przekazania. Dzisiejszy odcinek taki krótszy, ale spokojnie, tutaj odcinki z Among Us będą też się pojawiały częściej i będą też te dłuższe odcinki, więc subskrybujcie kanał koniecznie, żeby być na bieżąco. Dla widzów Brawl Stars też myślę, że tutaj Brawl Stars będzie się czasami pojawiało, ale Brawl Stars głównie na moim głównym kanale będzie. No, więc to z tych najważniejszych rzeczy tyle, właśnie zapraszam was na ten główny kanał, bo tam dzisiaj też wleciał odcineczek o 10 bodajże 45, więc możecie sobie wpaść i go obejrzeć, bo na pewno jak to oglądacie, to już ten odcinek jest. Oprócz tego wbijacie mojego Instagrama, Toriety, gdzie możecie mi podsyłać różne pomysły na kolejne odcineczki, czy to za Amonga, czy z Brawla, czy czegoś innego. I przy okazji zaobserwujcie tego Instagrama, bo naprawdę warto. Wbijacie też na mojego Facebooka, Tori Kontakt, możecie mi tam zapraszać do znajomych, naprawdę polecam. No i dziękuję jeszcze raz z całego serduszka każdemu, kto dotrwał do końca tego filmu, bo wiem, że nie każdy po prostu dociera do końca i wiele osób wyłącza przed czasem, a kto dociera do końca, to jest mega kozakiem. Możecie w sumie napisać w komentarzu SpongeBob, to będę widział, że oglądać do końca. Też myślę, że w środę czy coś takiego postaram się odpalić live'ika na głównym kanale, ale to jeszcze zobaczymy. Jeszcze nie mówię, jak to będzie, bo sam nie wiem. No i to chyba wszystko, co miałem wam do przekazania. Dzięki za wyczerpanie do końca. Widzimy się w następnych filmach. Siemaneczko, mordeczki, cześć!